11 listopada w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie miała miejsce gala wręczenia laurów ziemi cieszyńskiej, srebrnych i honorowych złotych cieszynianek. To już tradycja. My wiemy, że 11 listopada w teatrze uroczysta gala, ale przypomnijmy naszym widzom genezę właśnie tych nagród. No tak, to tradycja. W zasadzie trudno sobie wyobrazić 11 listopada na Śląsku Cieszyńskim, a już w szczególności w Cieszynie, bo od samego początku odbywa się to tutaj, na deskach Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie. Geneza w zasadzie, można powiedzieć, że ówczesny zarząd i ówczesny dyrektor Biura Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej podpatrzyli coś nawiązującego to podczas jednej z podróży studyjnych. Jak widać, podróże kształcą i jak się dobrze je potem absorbuje, to wychodzą takie piękne rzeczy jak nasze laury ziemi cieszyńskiej, zwane przecież słusznie, niesłusznie, nie wiem, cieszyńskimi Oscarami. I chodziło na początku o coś, aby upamiętnić 11 listopada i odzyskanie niepodległości. A jak to najlepiej upamiętnić? No, upamiętnić poprzez pielęgnowanie nie tylko przeszłości, ale również teraźniejszości i dbanie o przyszłość, stąd wyróżnianie szczególnych osobistości, szczególnych osobowości dla miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Tych osobowości nie brakuje i też od jakiegoś czasu są dwie osoby, które otrzymują tą złotą cieszyniankę. Prawdą jest, że regulamin złotą honorową przyznaje Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowych Ziemi Cieszyńskiej. Regulamin nie mówi, czy to ma być jedna, dwie czy trzy cieszynianki. I faktem jest również to, że faktycznie przez ostatnie dwa lata liczba wniosków była na tyle duża, że Walne Zebranie, nasi samorządowcy i w zeszłym roku i w tym roku zdecydowali o przyznaniu złotej honorowej dwóm osobom. W tym roku są to pani Jadwiga Sikora oraz pan Michał Bożek. Pani już otrzymała swego czasu srebrną, prawda? W 1998 roku miałam srebrną cieszyniankę, czyli równo 25 lat temu. A teraz pani tutaj trzyma złotą. Jest radość? No, jest radość, jest wzruszenie i jest duma też. Czy te nagrody, takie wyróżnienia napędzają panią do dalszego działania? Są takim motorem napędowym? No, czy ja wiem, czy napędzają, mnie już nie muszą napędzać. Ja już mam tyle lat, że ja już tyle zdziałałam, że cieszę się, że jeszcze mogę, że mam zdrowie i lubię to robić. Jest to moja pasja, dlatego to robię. Nawet te nagrody by mnie nie jakbym ich nie miała, to bym mnie dalej bym robiła to, co robię. Ale to było dzisiaj też widać na tej scenie, bo też tutaj się zaprezentowaliście i znakomicie. No, miło mi to jest słyszeć. Były repertuar po prostu zupełnie nowy. To były rzeczy no, po raz pierwszy wykonywane. No, ale cieszę się, że wszystko się udało, bo to były trudne rzeczy. Współczesne opracowania już kompozytora i do wierszy Beaty Sabat. To jest takie bardzo cenne, ważne, ale niełatwe. Czyli co, ta cieszynianka będzie zajmowała ważne miejsce w domu przy srebrnej? Przy srebrnej, przy nagrodach wszystkich ważnych, na pianinie, bo tam stoją te najważniejsze moje nagrody, które podsumowują moją pracę i dokonania, no muzyczne. Pan trochę tych nagród, wyróżnień już ma na swoim koncie. Czym jest dla pana to wyróżnienie, ta cieszynianka i to w dodatku złota? Proszę pani, to jest moje od serca największe wyróżnienie, które otrzymałem w życiu, to ta cieszynianka. Chociaż miałem medale od Kwaśniewskiego, złoty krzyż i mnóstwo złotych odznaczeń, ale to jest dla mnie najważniejsze na naszej ziemi cieszyńskiej. Bo nasza ziemia cieszyńska nie jest mi obca. Od prapradziadów to są moje korzenie. Jeżeli chodzi o to dobro, na Śląsku Cieszyńskim jest takie powiedzonko: być człowiekiem, przejdziesz świat i wszyscy go jakoś przechodzimy w różnych okolicznościach, ale przechodzimy, ale Cieszyn, ziemia nasza, niezastąpiona. Czyli co, cieszynianka będzie miała takie honorowe miejsce w domu? Jest wiele
odznaczeń mam mnóstwo, ale to będzie na zaszczytnym miejscu. Ta złota cieszynianka, naprawdę ja serdecznie dziękuję władzom wszystkim za wyróżnienie, za docenienie tego, co zrobiłem przez 20 lat. Zamek jest piękny, muzeum dla naszej ziemi, to jest wszystko, dla ludzi z naszych stron, najbliższych mi, żeby mogli zwiedzać, zobaczyć i docenić ten średniowieczny zamek. I przede wszystkim zawdzięczam to profesorowi Węglarzemu, który był 25 lat tam dyrektorem, który z dużym sercem podchodził do mnie, dlatego, że ten zamek został właśnie mnie przekazany. O oprawę muzyczną tegorocznych laurów zadbała grupa śpiewu tradycyjnego Sójki, a także orkiestra Dęta Czesława Grenia i chór Echo z Zebrzydowic. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.